Kolejne miasto i kolejne pytania do jego mieszkańców. Jesteśmy dzisiaj w Łodzi, a pytamy oczywiście o Kielce. Jesteśmy z Kielc i pytamy mieszkańców innych miast, co sądzą na temat tego miasta, z czym Kielce im się kojarzy. Kielce z kadzielnią, z górami świętokrzyskimi, no, z pięknymi krajobrazami. Co na Kielce? No, byłam w Kielcach, przyznam się. Jak pani to wspomina? Nie, ostatnio byłam, więc dosyć ładnie było. Już byłam na Boże Narodzenie, bardzo ładnie było udekorowane centrum. Oj, Kielce. No jest takie miasto. Wiem, pochodzę z tamtych okolic. Może jeszcze jakieś znane osoby z Kielc? No to już gorzej, chyba ten Piasek. Z czym się Kielce to skojarzą? Z Lidojem, ze Scyzorykiem. I z czym jeszcze Kielce nam się kojarzą? W sumie... Z Wilsonem. I w sumie to wszystko. Dzień dobry. Mam do pana takie pytanie. Z czym się panu kojarzą Kielce? Kielce no przede wszystkim to mi się kojarzą z górami świętokrzyskimi, prawda? I raz mi się udało, że przejeżdżałem przez Kielce, a w ogóle to mam bardzo miłe wspomnienia, może nie z samych Kielc, ale ze świętej Katarzyny. To znaczy myślę, że głównie Kielce to kojarzą się wiadomo z Lirojem, z zespołem Korona Kielce, góry świętokrzyskie. Myślę, że tak na pierwszej myśli. A kiedyś była taka fajna cukiernia na waszej głównej ulicy i gdzieś był świetny krem sułtański, ale już jej chyba nie ma. A może jakieś jeszcze sławne osoby z Kielc? Oj, w tym momencie nie przychodzi nic. Na przykład pan Piruk, pani Herbuś. Kojarzy pan na... Tak. Kojarzę. No kto tam jeszcze z Kielc? No, no ludzi bardzo lubię. Kielczan. A to pani była w Kielcach wtedy? Znaczy, studiowała pani, czy jak to wyglądało? Tam na rajdy świętokrzyskie. No i tam zawsze w tych Kielcach się zatrzymywaliśmy na ten krem sułtański. Wielki test wiedzy o Kielcach.